Zakończyła się grupa Euro 2024, że były dwa ostatnie mecze. I co, teraz odpadłem swój filmik, w którym omawiam tą grupę, jak ja to widzę i co. Pomyliłem się tylko z tym, że dałem Węgrów nad Szwajcarią. Ale może tak po kolei o tej grupie. No, Niemcy, wiadomo. Czy to mecz z Węgrami, czy to mecz ze Szkocją, to była dominacja pełna. Ze Szwajcarią najcięższy dla nich, ale no jednak zajęli to pierwsze miejsce w grupie, udało im się. Szwajcarii jednak troszeczkę nie doceniłem. Uważałem jednak, że no zajmą trzecie miejsce i po prostu Szobo Szlaj może zrobić niespodziankę. Tak nie wyszło w ogóle. Jeszcze teraz odpaliłem to, tak powiedziałem w tych gwiazdach szwajcarskich, to co powiedziałem o Szacie i o Shakirim. Zapomniałem o takim Akanjim, który gra w City i jest bardzo dobrym obrazą tego Manchesteru City. Więc tutaj nie doceniłem. Szkocja. No ciężko było, żeby tutaj pograć coś więcej. Natomiast bardzo mnie zastanawia, że Węgry zagrały bardzo stare zawody, bo tak, mecz ze Szwajcarią to dla mnie to był naprawdę średni występ, bardzo stary występ Węgrów. W meczu z Niemcami nie liczyłem, że oni coś w kolejku grają, liczyłem może, że ten, ale to jest jednak zawody, to byłaby jednak rezystancja, żeby oni coś tam wygrali z nimi. I mecz ze Szkocją. Mecz ze Szkocji nie oglądałem, bo ja byłem zajęty oglądaniem meczu Szwajcaria-Niemcy. I to tak naprawdę było 0-0, później była ta dramatyczna końcówka i tam po prostu już chyba w setnej minucie tej dogrywki, tego doliczonego czasu, po prostu już Węgry strzeli tego gola 1-0, ale naprawdę spodziewałem się po tych Węgrzech więcej, że jednak zagrają troszeczkę lepiej na całości tego Euro, a niestety tak nie było. No nic, no ale dwie pomyłki. Tak samo, bo tylko do mnie że Szkocja ze Szwajcarią, może Szwajcaria z Węgrami u mnie i byłoby naprawdę kurwa hit. No dzisiaj grupa B gra do końca. Zobaczymy, co tam u nich będzie, a ja się z wami żegnam. Ejo.